Zapraszam Państwa na czwarty wykład z cyklu Mozarteum. Wykład ten nosi tytuł Kościół. Kim jest? Pytajnik. 4 czerwca 1970 roku wieczorem w Monachium w siedzibie i na zaproszenie Bawarskiej Akademii Katolickiej Józef Ratzinger, wówczas profesor dogmatyki na Uniwersytecie w Ratyzbonie w Regensburgu, wygłosił wykład pod prowokacyjnym tytułem Dlaczego jeszcze jestem dzisiaj w Kościele? I w czasie tego wykładu posłużył się pewnym obrazem, który chciałbym Państwu odmalować raczej. Nie będę cytował tutaj wywodu profesora, ale skupię się jedynie na najważniejszych elementach tego obrazu. Otóż Ratzinger należał do pokolenia, które podobnie jak wielu z Państwa, jak się domyślam, oglądało w telewizji, wtedy jeszcze głęboko PRL-owskiej, pierwszą wizytę człowieka na Księżycu. Przypomnę, że to było lato 69 roku. Armstrong, tak nazywał się amerykański astronauta, który po Księżycu chodził. Wielu z nas pamięta ten obraz i Ratzinger też go dobrze zapamiętał, a w 1970 roku minął zaledwie rok od tamtego wydarzenia. Było faktem znanym w teologii oczywiście, że już ojcowie Kościoła porównywali Kościół do Księżyca. Przede wszystkim Kościół, po grecku eklezja, jest rodzaju żeńskiego i luna to również jest rodzaj żeński. Luna, która odbite światło Heliosa przekazuje dalej, co stało się oczywiście wiadome znacznie później niż w czasach ojców. W każdym razie to porównanie Kościoła do Księżyca było ojcom znane i stosowane. Ale tu, mówi Ratzinger w 70 roku w Monachium, doszło jeszcze coś innego bardzo ciekawego. Otóż powiada, kiedy się człowiek wpatrywał w ekran i obserwował chodzącego po Księżycu Armstronga, widział, że tam właściwie jest na powierzchni Księżyca jedynie kurz, ciemność, chaos, bałagan. Ale, mówi, telewizyjne przebitki pokazywały Księżyc oświetlający Ziemię. Świecił. Zbliżenie na Armstronga pokazywało, że tam jest tylko kurz, ciemność i chaos. Przebitka świeci. Przecież, mówi Ratzinger, to nie powinno świecić. Przebitka świeci. Oto, mówi Ratzinger, Kościół w samej swej istocie. Jeśli go znamy od wewnątrz, jeśli się rozejrzymy przede wszystkim po własnym sercu, po tym, co się w Kościele dzieje, jakimi jesteśmy grzesznikami, mamy pełną świadomość, że to nie powinno świecić. A świeci. Otóż na tym, mówi, polega tajemnica Kościoła. Że on świeci odbitym blaskiem Chrystusa. Że na tym kurzu, bałaganie i półmroku, czy wręcz mroku, Bóg buduje swoje. Że chce na naszej słabości, by zajaśniała Jego chwała, wielkość, potęga i miłość. Oto Kościół, mówi Ratzinger, w swojej istocie. Przyjmując ten obraz, który chciałbym bardzo, żeby Państwu utkwił w wyobraźni, w sercu i rozumie,
Przyjmując powyższy obraz za swoiste motto tej refleksji, spójrzmy teraz po prostu na kilka eklezjologicznych tez Ratzingera, Benedykta XVI, tez moim zdaniem oryginalnych, polemicznych, a także teologicznie i egzystencjalnie ważkich, sięgających najgłębszych warstw współczesnych pytań o Kościół. Jesteśmy w tym momencie naszej refleksji, mówię tutaj o całym cyklu Mozarteum, że po uwagach na temat istoty teologii, istoty Boga, odpowiedzi na pytanie, kim jest, istoty chrystologii, przechodzimy do istoty eklezjologii. Droga teologii, powiada Ratzinger, wiedzie wzdłuż linii wyznaczonej drogowskazami Bóg, Chrystus, Kościół. To są te środkowe nasze wykłady. Drugi to Bóg, trzeci to Chrystus, czwarty obecny to Kościół. Dlaczego taki jej kierunek? Bóg, Chrystus, Kościół. Otóż, powiada Ratzinger, wszystko, co jest istotne dla naszego tematu, znaczy wiara, prawda, miłość, życie, posłuszeństwo, teologia, etc., etc., może mieć tylko jednego adresata, jeden sens, jednego lidera, jedno źródło, jeden cel – Boga. Ale gdzie jest Bóg? Jaki jest prawdziwy Bóg? Pyta Ratzinger. Nie ma przecież swobodnego dostępu do Boga. Jest On, cytuję tutaj pierwszy list do Tymoteusza, nieznanym, zamieszkującym światłość niedostępną. Przecież, jeśli zostaniemy skazani na samych siebie w poszukiwaniu i odkrywaniu Boga, grozi nam tutaj nieco innego, jak nowa projekcja samego siebie. Znaczy, zamiast prawdy o Bogu, autonomicznie niedostępnym, jak słyszeliśmy przed chwilą, grozi nam właśnie to, nowa projekcja samego siebie. Tak to Ratzinger nazywa. I chrześcijańska wiara wskazuje tutaj jednoznacznie na Chrystusa jako na lek przed taką subiektywizacją prawdy o Bogu, która ugrzęźnie w meandrach naszego własnego ego, zdradzając obiektywizm prawdy. Dlatego Jezus Chrystus, wcielony Bóg, jest konkretem i busolą w tej kwestii. Boga bowiem, mówi Jan w prologu, nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył. Albo On jest obrazem Boga niewidzialnego, list do Kolosan, pierwszy rozdział. Także tylko wsłuchanie się w inkarnowane, wcielone Słowo i owoc tego słuchania, naśladowanie Chrystusa, są drogą prowadzącą w dziedzinie szukania Boga do celu. Mówiąc najprościej, potrzebujemy Chrystusa, żeby wiedzieć, kim jest Bóg i czego od nas chce. Ale idźmy dalej, proponuje Ratzinger. Skąd wiemy, że ten Chrystus, o którym myślimy, jest Chrystusem prawdziwym? Skąd wiem, że moje wyobrażenie Chrystusa jest czymś więcej niż obrazem albo subiektywną samoułudą? Czy nie grozi mi tutaj przylgnięcie do obrazu Boga niewidzialnego albo obrazu? Czy jest jakakolwiek szansa wyrwania się z tych pułapek subiektywizmu, samooszukującej się świadomości, która krąży, powiedzmy, w gabinecie luster, nie znajdując drzwi do rzeczywistości i prawdy o Bogu, o którego ma tutaj chodzić? Jeszcze prościej, gdzie znajdę prawdę o Chrystusie, a nie jedynie myśli o Nim? I tu dochodzimy do sedna sprawy, do serca tego wykładu. W Kościele. Po to właśnie jest Kościół. Kościół chroni mnie przed samoułudą
na tym stopniu też poszukiwania prawdy o Chrystusie. Przecież, jak mawiał wielki mistrz Ratzingera Guardini, dokładniejsza analiza pozwalała mi zawsze dostrzec, tak mówił Guardini, niepokojące podobieństwo rozmaitych obrazów Chrystusa do tego, kto je stworzył. Często jest tak, dodawał ironicznie, jakby owe obrazy były wyidealizowanymi autoportretami tych, którzy je sami wymyślili. Jak więc być pewnym, że daje się duszę prawdziwemu Bogu, a nie bożkowi pomylonemu z własnym ego i samolubną wolą? Pyta Ratzinger. I odpowiada Baltazarem. Tylko ten, kto jest posłuszny Kościołowi, ma pewność, że w swoim posłuszeństwie wobec Chrystusa nie idzie za swoją własną przemądrzałością. Kościół daje mi tę pewność. Nie jestem skazany na moje zmieniające się oczekiwania mody i potrzeby o nie zawsze jasnych i czystych intencjach. A więc Kościół, jego ciężar będący skutkiem inkarnacji, Kościół ma tę samą strukturę, co wcielony Chrystus. Znaczy jest zakorzenieniem boskiego w ziemskim, w ludzkim. Kościół, powtórzę, jego ciężar będący skutkiem inkarnacji, zbudowany na modelu inkarnacji, jest gwarantem, jest wcielonym w konkret, weryfikatorem tego, że to wszystko, moje nawrócenie et consortes, nie jest solowym tańcem w gabinecie luster, znaczy nieustannym zmienianiem siebie w nadobniejszego siebie, bardziej wyrafinowanego siebie. Kościół jest zapewnieniem, że nie idę za wymyślonym przez siebie fantazmatem. Ale prawdziwie już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus. List do Galatów 2:20. Tym samym jest gwarantem, że nasza dyscyplina, teologia, ta, którą tutaj próbujemy uprawiać podczas tych wykładów, mówi o prawdziwym, a nie wyimaginowanym Bogu, który taki właśnie wyimaginowany jest mi potrzebny. Tak wygląda uzasadnienie potrzeby Kościoła w myśli Ratzingera. Kim jest Kościół? Czym jest? Dlaczego mówimy o nim kim? Co na ten temat ma jego teologia ważnego do powiedzenia? Czyli kolejna istotna eklezjologiczna teza. Za najpojemniejsze pojęcie, pisał w jednym z ważnych na ten temat artykułów, które najtrafniej oddawałoby istotę Kościoła, uznałem termin koinonia po grecku, communio po łacinie, wspólnota po polsku. Kościół zwołuje osoby, sam natomiast jest communio, wspólnotą. Struktury Kościoła, pisał polemicznie w tym samym tekście, nie oddaje więc w pełni pojęcie concilium, soboru, lecz raczej communio, wspólnota. I kilkakrotnie w swoich tekstach, w wersjach zresztą nieznacznie się od siebie różniących, przedstawia pewną linię teologicznego myślenia, na której zbudowana jest wizja Kościoła jako communio. Jedną z takich wersji Państwu odczytam. Pisze tak. Wszystkie istotne elementy chrześcijańskiego pojęcia communio mogą być odnalezione w słynnym fragmencie z pierwszego listu świętego Jana, pierwszy rozdział, trzeci wiersz. Jest to układ odniesienia dla prawidłowego chrześcijańskiego zrozumienia communio. Brzmi ten fragment janowego listu następująco. Oznajmiamy wam, pisze Jan, cośmy ujrzeli i usłyszeli, abyście i wy mieli współuczestnictwo z nami w
tym momencie to, co tłumaczymy w Biblii Tysiąclecia jako współuczestnictwo, pojawia się w greckim oryginale słowo koinonia, czyli po łacinie communio, czyli wspólnota. Czyli abyście i wy mieli wspólnotę z nami. Tak dałoby się to również poprawnie przełożyć. I tłumaczy dalej. A mieć z nami współuczestnictwo, wspólnotę, znaczy mieć je z Ojcem i Jego Synem Jezusem Chrystusem. Piszemy to w tym celu, aby nasza radość była pełna. Punkt wyjścia, pisze dalej Ratzinger, komunio jest wyraźnie widoczny w tym fragmencie. Jest nim jedność z Synem Bożym Jezusem Chrystusem, który przychodzi do ludzkości poprzez głoszenie Kościoła. Współuczestnictwo pośród ludzi rodzi się tutaj i łączy we współuczestnictwo z jednym Bogiem w trzech osobach. Czyli, wyjaśnia dalej, że wspólnota z Bogiem powstaje za pośrednictwem wspólnoty Boga z człowiekiem, którą jest Chrystus. Spotkanie z Chrystusem tworzy wspólnotę z Nim samym i w ten sposób z Ojcem w Duchu Świętym. To właśnie umożliwia Kościół. Do tej i takiej komunii prowadzi, a poszczególne etapy komunijnego procesu są następujące. Posłuchajcie Państwo, spróbujmy się na tym skupić, bo te poszczególne etapy są niezwykle ważne i pokazują, na czym istota tego problemu pokazuje. Otóż kluczowe jest spotkanie z Chrystusem, jest pierwszy etap, jednoczące z Nim. Ono, spotkanie z Chrystusem, daje jedność z Ojcem w Duchu Świętym. To znaczy, poprzez spotkanie z Chrystusem wchodzę we wspólnotę z całym Bogiem. Ta wspólnota z Bogiem sprawia, że jestem również we wspólnocie z siostrami i braćmi, którzy są w tej samej relacji do Chrystusa, Ojca i Ducha Świętego. To znaczy, jesteśmy braćmi i siostrami nie dlatego, że nam się tak podoba, czy że się lubimy, ale jesteśmy braćmi i siostrami dlatego, że mamy wspólnego Ojca. To jest istota sprawy. I to daje nam coś, co Jan nazywa radością pełną, a co teologicznie częściej nazywa się zbawieniem. W tym też sensie Kościół jest komunią. Taki jest eklezjalny wymiar komunii. Kościół jest z tak pojętej komunii. Na tym polega jego wspólnota. Ratzinger zastrzega. To jest świetne określenie Kościoła, wspólnota, pod jednym wszakże warunkiem. Że komunio, pojęcie wspólnoty, zachowa głębię i szerokość nieuszczuplonej syntezy. To znaczy, nie zostanie spłaszczone do znaczeń wyłącznie horyzontalnych. Że nie zostanie zminimalizowany, pozbawiony centralnej pozycji albo wręcz wycięty wymiar transcendentny kościelnej komunii. Znaczy, że nie zaczniemy budować wspólnoty jako gromada kumpli i koleżanek. Że Bóg stanie się kimś drugorzędnym. Jesteśmy wspólnotą poprzez Boga, w Bogu, dzięki Bogu, a nie na zasadzie wyboru tych, którzy nam pasują. Czyli Kościół jest komunią międzyludzką, braterską, wtedy tylko, gdy jest pierwszorzędnie komunią z Bogiem i koniecznym dla świata znakiem prawdy tej zależności. Choćby znakiem, któremu sprzeciwiać się będą, jak to czytamy u Łukasza, to jednak absolutnie koniecznym, jeśli radość pełna, czyli zbawienie, ma stać się rzeczywistością. Zatrzymałem się na dłużej przy tym pojęciu, ponieważ ono jest kluczowe dla eklezjologii Benedykta XVI. Pojęcie Kościoła jako komunii. Kolejną tezą, którą warto prześledzić, czy w jakiś sposób zaprezentować, skrótowo rzecz jasna, ale wydaje mi się ona bardzo ważna, jest pojęcie kościelnego braterstwa. Co to znaczy, że jesteśmy
siostrami i braćmi. Kto jest naszą siostrą, kto jest naszym bratem? Ratzinger mówi tak. Już w świetle objawienia starotestamentalnego jest jasne, że braterstwo nie opiera się wyłącznie na wspólnocie krwi, lecz na wspólnym wybraniu przez Boga. To On, Jahwe, Bóg całego świata, wspólny Ojciec, mówimy o Starym Testamencie, znajduje się tu na pierwszym planie, u podstaw braterstwa. Mocniej jeszcze jest to zaakcentowane w Ewangeliach. Braćmi dla Jezusa są ci, którzy jednoczą się z Nim we wspólnym przyjęciu woli Ojca. Braterstwo nie jest czymś naturalnym, ale opiera się na duchowej decyzji, na tak powiedzianym Bogu. Czyli wspólne poddanie się Bogu ustanawia najgłębsze pokrewieństwo. To z tej właśnie perspektywy wszczepienia w Syna widać najpełniej Ojca. Stąd też najprawdziwsze braterstwo. Teza Ratzingera jest mocna i idzie pod prąd niektórym tezom współczesnej teologii. Mówi tak. Dla chrześcijanina siostrą i bratem w najprawdziwszym, najgłębszym sensie tego słowa są współwyznawcy. Nie jest to pomyślane przeciwko tym, którzy nie podzielają z nami tej samej wiary w Boga, w Chrystusa, w Kościół. Wręcz przeciwnie, nasze wzajemne braterstwo i siostrzeństwo jest nie przeciwko nim, ale dla nich. Dlatego stanowimy wspólnotę sióstr i braci, by poprzez misję, poprzez ewangelizację ich wciągnąć do tego kręgu, do tej wspólnoty, do tego sposobu życia, z którego najlepiej widać Ojca. Teza brzmi mocno, ale ma swoje niezwykłe też egzystencjalne przełożenie. Przede wszystkim ta teza idzie pod prąd internacjonalizmu, tak zwanej nieuchronności globalizmu i paru innych izmów o lewicowej proweniencji. Po dekadach, twierdzi Ratzinger, może nawet paru wiekach, narzucania chrześcijaństwu obcej mu hermeneutyki w myśleniu o całości, w rozumieniu uniwersalności jego przesłania i posłania, przekopanie się przez oświeceniowo-marksistowski nalot przywraca świeżość spojrzeniu na kwestie braterstwa i autentycznie chrześcijańskiego rozumienia bliskości i solidarności ludzkiej. Powiedziałbym to najprościej i obrazowo tak. Chociaż oto staliśmy się mądrzejsi. Międzynarodówka, śpiewana zamiast Te Deum Laudamus, nie czyni z ludzi braci, a jedynie duchowych proletariuszy, pozbawionych dziedzictwa i tym samym wolności. Jeszcze krócej. Brak Ojca jest kresem braterstwa i początkiem wielorakiej niewoli. Chodzi bowiem o Boga, jak zawsze w kręgu tej myśli. To Bóg zapewnia ochronę przed chorobą indywidualizmu i kolektywizmu. Jakby to powiedzieć, to nie siła wspólnoty chroni przed samotnością, ani siła jednostki przed unifikacją. Kościół jest Bożą rodziną i przez Ojca chronione są Jego dzieci. Porzucenie synostwa jest zawsze ciosem w braterstwo. Tej tezy
Z wielką odwagą Ratzinger zawsze bronił i z wielką determinacją ją głosił. Kolejną ważną tezą eklezjologiczną jest to, że Kościół nie jest nasz, lecz Pana. Że Kościół rośnie od wewnątrz na zewnątrz, a nie na odwrót. To jeden z najznakomitszych skrótów eklezjologicznej zasady wzrostu. Wymiar eklezjalny rzeczywistości podlega temu samemu prawu, co wszystkie inne wymiary stworzonej rzeczywistości, to znaczy prymatowi Boga. Ratzinger przypomina w tym kontekście, parafrazując słowa proroka Natana skierowane do Dawida, to nie człowiek buduje Bogu dom, to Bóg buduje dom człowiekowi. Budowlę Boga w tym świecie również wznosi sam Bóg, a tym jest Kościół. I to znaczy, że Kościół nie jest nasz, lecz Pana. Nie jest on bowiem Kościół wymędrkowany z ego założycieli, bo takich nie ma, bo nie z ludzkiego powstał zamysłu, ani nadania, ani z ludzkiej mocy. Pisze tak. Kościół trwa tylko dzięki niemu. Istnieje jako Kościół, ponieważ pozostaje w relacji do niego. Jest Kościołem dzięki temu, że przyjmuje kształt, który on, jego Pan, mu nadaje. I przez to, że sam na powrót mu się oddaje. Swej podmiotowości nie ma od siebie samego, to on mu ją daje. Proszę Państwa, warto zwrócić uwagę na radykalność tych tez, to znaczy na to, że cały czas Ratzinger stara się poruszać w głębi teologicznych zasad. To znaczy, jak najdalej od socjologizacji Kościoła, a jak najbliżej jego teologizacji. Ten właśnie radykalizm tez stoi na straży zaufania Kościołowi. Żadna ludzka społeczność nie może ustanowić sama siebie Kościołem. Staje się nim wtedy dopiero, gdy przyjmuje siebie jako Kościół. Kościół nie może sam siebie organizować według własnego upodobania, lecz staje się nim przez dar Ducha Świętego, przez włączenie się w modlitwę Jezusa. Przekładając to trochę na dzisiejsze realia, Kościół nie jest parlamentem, ale wspólnotą trwającą na modlitwie. To parafraza tezy Ratzingera. Ze wszystkimi tego faktu konsekwencjami. Pisze tak, proszę to przemyśleć, a propos dzisiaj. Dlaczego miałbym czuć się zobowiązany do wiary w coś, co dzisiaj ustaliła jedna większość, a co może już jutro zostanie przez inną większość zawieszone. Albo istnieje w Kościele pełnomocnictwo nie pochodzące z sądu człowieka, pochodzące z wysoka, albo nie. Tertium non datur. Jeżeli nie, to w takim razie nie ma wiary. Każdy wymyśla sobie to, co uważa za słuszne. Jeżeli tak, to znaczy, że Bóg coś nam przekazał i stworzył organy, które wiernie stoją na straży Jego słowa. Wobec tego nie liczy się ani w jednym, ani w drugim przypadku ta czy inna przypadkowa większość. Dlatego, powiada, z debatami i dyskusjami w Kościele ostrożnie. Jego większością parlamentarną, w cudzysłowie, rozstrzygającą i tym samym wskazującą kierunek drogi są święci, nie kto inny. Kościół nie jest ani korporacją, ani państwem, ani jakąkolwiek organizacją, ale organizmem, to znaczy ciałem według listów świętego Pawła, którego prąd życia bierze się z adoracji. Kościół się nie dzieli, uczy, ani na lewicę, ani na prawicę, na hierarchów,
i charyzmatyków, na intelektualistów i proroków, na fundamentalistów i postępowców. Kościół nie jest zbudowany dialektycznie po prostu, ale organicznie. I absolutnie nie jest też jakąś zglajszachtowaną organizacją, ale właśnie żywym organizmem, ciałem Chrystusa, w którym to ciele tętni życie z całą jego złożonością. Kościół też, dodaje, nie jest wspólnotą bezkonfliktową, pacyfistyczną. Pisze tak. Lepiej uszczuplać organizację, a zostawiać więcej miejsca Duchowi Świętemu. Nade wszystko nie wolno głosić takiego pojęcia komunii, w której najwyższą wartością duszpasterską miałoby być unikanie konfliktów. Wiara jest zawsze również mieczem, pisze, i może wymagać konfliktu z racji ukochania prawdy i miłości. Taka wizja jedności kościelnej, pisze, w której konflikty zostałyby a priori zlikwidowane jako polaryzacja, a wewnętrzny pokój byłby osiągany za cenę rezygnacji ze świadectwa, bardzo szybko okazałaby się iluzoryczna i wzbudziła prawdziwe, monstrualne konflikty. Jak reformować Kościół? Co ma tutaj Ratzinger do powiedzenia nam, dzisiejszym, oddalonym od jego śmierci o przeszło miesiąc? Prawdziwa reforma Kościoła, mówi, podobna jest do pracy rzeźbiarza i polega na usuwaniu tego, co zbędne, nieautentyczne, co zasłania prawdziwą postać. Święty Bonaventura, na którego się tu powołuje, nazywał ten proces ablacją, proces odłupywania tego, co niepotrzebne, co zasłania tę istotę Kościoła. Jego skutkiem, skutkiem tego odłupywania pracy rzeźbiarza jest, tak to nazywał Bonaventura, nobilis forma, szlachetna forma, całe piękno oblicza oblubienicy Eklezji. I tylko w ten sposób powstaje owa czysta wspólnota, poprzez odłupanie tego, co nazbyt ludzkie, a zostawieniu tego, co bardzo Boże. Wspólnota, której wszyscy gorąco pragniemy. Tędy wiedzie jedyna droga, mówi. Od ablacjo do kongregacjo. Tak to nazywał Bonaventura. On podrasowuje tę myśl średniowiecznego geniusza. Czyli Kościół, zdaniem Ratzingera, potrzebuje oczyszczenia swej głębi, wzmocnienia wiary w swym wnętrzu, a nie reformy struktur. Wprost o tym mówi. Jeśli potrzebuje reformy struktur, to drugorzędnie, jako skutku tego, co pierwszorzędne. Nie potrzebujemy, pisze dosłownie, cytuję, Kościoła bardziej ludzkiego, lecz bardziej Bożego, bo tylko wtedy będzie on zarazem bardziej ludzki. Bo Kościół, przypomnę, nie jest nasz, lecz Pana. I trzeba go oczyścić z naszego nalotu. Na różne sposoby Benedykt XVI powtarza w augustyńskim bardzo duchu, Augustyn to zresztą jeden z mistrzów jego teologii, że pełna prawda o Kościele nigdy nie jest jednostronna. Powiada, że w wyznaniu grzechu Kościoła winna towarzyszyć wdzięczność za łaskę uczynionego dobra. Wprost mówi o tym, że kościelnemu confessio peccati, wyznaniu grzechów, musi stale towarzyszyć confessio laudis, wyznanie chwały Kościoła. To jest dopiero pełna prawda o Kościele, ponieważ byłoby czymś nieuczciwym i niebezpiecznym dla Kościoła dostrzegać i pamiętać mu jedynie zło, z którego zresztą rodzi się
dolor eklezję i które to zło jest prawdziwe oczywiście, on tego nie neguje. Dolor eklezję, ból Kościoła, nasze cierpienie i tak dalej. Ale zamykać oczy na dobro, którego Bóg dokonuje w wiernych i przez wiernych, byłoby również ogromnym błędem. Tę pełną prawdę, paradoksalne połączenie winy i łaski wyraża Benedykt kapitalnym obrazem za ojcami Kościoła, zresztą nie on ten obraz wymyślił, słowami oblubienicy z pieśni nad pieśniami. Ona mówi w tłumaczeniu Wulgaty, a oblubienica mówi nigra sum set formosa. W polskim tłumaczeniu Biblii Tysiąclecia jestem śniada, lecz piękna. Dosłownie w tym tłumaczeniu Wulgaty jestem czarna, lecz piękna. Ojcowie tłumaczyli piękna dzięki Twojej łasce, poplamiona grzechami z powodu samej siebie. Ten obraz jest dla niego istotą syntezy właśnie tego, co w Kościele grzeszne i tego, co wspaniałe, co ludzkie i co Boże. Nigra sum set formosa. Moją ulubioną modlitwą w tych latach za Kościół, moją osobistą, są słowa uczniów z Łodzi, targanej wichrem. Panie, nie obchodzi Cię to, że giniemy? Ratzinger na ten temat mówi tak. Pana obchodzi, że giniemy. Jest obecny i przychodzi w odpowiednim czasie. Jest na swojej górze, gdzie rozmawia z Ojcem. I dlatego z tej góry widzi nas tak dobrze, jak nie widziałby nas znikąd. Dlatego możemy Go zawsze wzywać i mieć niezmąconą niczym pewność, że nas słyszy i widzi. Dlatego może w każdej chwili wejść do łodzi Kościoła i naszego życia i uciszyć wiatr. Mówi, odchodzę i przyjdę znów do Was. Dziękuję Państwu serdecznie.